Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj taki mini podcast, który tylko pojawi się na YouTubie, ponieważ jest to tylko pewne omówienie wszystkich podcastów, które miałem do dzisiaj, albo dotychczas w sumie, i co się stanie dalej z tym podcastem, co będziemy dalej tutaj robić. Więc od razu wam powiem, że nie zamykam podcastów, nie zamykam projekt podcast, będzie to kontynuowane, więc pewnie już większość z was odkliknęło filmik i tyle. Chciałbym tylko omówić to, co już było na tym podcaście i chciałbym oczywiście, żebyście udzielili mi pewnej rady czy sugestii, kogo byście chcieli zobaczyć na tym podcaście, jakie tematy byście chcieli usłyszeć i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o omówienie tego całego projektu, to jestem z niego bardzo, bardzo zadowolony. Jak na razie wyszło 13 podcastów, licząc ten, który zrobiłem sam. Więc to może być 14, oczywiście go nie policzę i 14 podcast będzie z nowym gościem, o którego niektórzy z was już prosili. Tak czy inaczej, ostatni podcast był z Szymonem z kanału Wojna Idei, rekordowy podcast, który trwał 3 godziny i 40 minut, obejrzało go, czy tam przesłuchało go ponad 4000 osób, wiadomo, że nie całego, ale po prostu, jeżeli chodzi o wyświetlenie, to całkiem fajnie. Były tam omawiane tematy, czy Biblia jest doskonała i oczywiście wiem, że niektórzy z was mają obiekcje co do mojej argumentacji, ja sam mam te obiekcje, sam po przeanalizowaniu tej rozmowy półtora raza w sumie, zrobiłem swoje notatki. Też byłem troszeczkę sfrustrowany brakiem reakcji, czy brakiem odpowiedzi na niektóre argumenty Szymona, które przychodziły mi momentalnie w momencie, kiedy słuchałem tego podcastu, więc sądzę, że to nie jest kwestia tego, że nie przemyślałem tych rzeczy, a raczej, że nie wiem, nie pomyślałem w tym momencie. Nie chcę zwalać na zmęczenie, co prawda była 12 w nocy, no ale tak to po prostu bywa. Ale jest też parę rzeczy, które mnie zaskoczyły, jeżeli chodzi o Szymona. Dlatego też między innymi bardzo lubię z nim rozmawiać, ponieważ każe mi myśleć i każe mi przeanalizować moje podejście, czy niektóre argumenty, czy jego argumenty. Więc następna rozmowa z Szymonem na pewno się pojawi. Wiem, że wielu z was chce. Szymon też jest bardzo chętny, więc dalej będziemy kontynuować tematy religijno-biblijne. I może w końcu pewnego dnia zejdziemy już na inne, luźniejsze tematy, ponieważ już to zostanie w pewnym sensie wyczerpane. Wiem, że niektórzy z was dali sugestie, że gadajcie, dopóki jeden z was nie zostanie... Znaczy ja zostanę chrześcijaninem albo on ateistą, więc obie te opcje są jak najbardziej możliwe, ja jestem w stanie zmienić zdanie, sądzę, że Szymon też jest w stanie zmienić zdanie, więc jak najbardziej myślę, że jest takie prawdopodobieństwo, aczkolwiek wcale nie znaczy, że to musi dojść do skutku. Więc tak, jeżeli chodzi o jakby Szymona i przyszłe moje dyskusje z nim, to tyle. A nie, w sumie jeszcze jedna kwestia, wielu z was też postrzega to jako debatę i to błędnie. Ja nie bez powodu biorę osoby, które znają się może lepiej na jakiś temat ode mnie, może nie zawsze lepiej, bo czasami omawiamy niektóre kwestie bez zadawania pewnych pytań, jak na przykład podcast z Cakerem czy z Tomkiem Grzymskim. Tutaj bardziej interesowało mnie ich życie, a nie umawialiśmy jakiegoś tematu treningowego. Jeżeli chodzi o Szymona, czy nawet Radka z kanału Być Rock Herkules, on o wiele więcej wie na temat diety roślinnej w kulturystyce, dlatego też go zaprosiłem i pytałem go, jak to działa. Natomiast już powoli wchodziliśmy na tematy luźniejsze, typu na przykład kwestia transgender w sporcie, czy też filmy, które lubimy oglądać, więc takie typu podcasty i takie typu zwroty akcji, że tak powiem, podczas moich rozmów bardzo, bardzo lubię. I mam nadzieję, że właśnie w tym kierunku będziemy iść i że będzie się wam podobać taka też luźna dyskusja na temat tego, co lubimy, jakie mamy opinie i tak dalej. Oczywiście był Tomek Grzymski, Jack Gadowski z Wjazdu na chatę, co wielu z was może go znać, Łukasz z kanału Śmiem Wątpić, następnie mamy Bogumiła z Lupa Sceptyka, Oresty z kanału Everyday Hero, Szmeksy, Piotr Tomaszewski, kto jeszcze był tam? To chyba wszyscy, tak? Aha, i oczywiście pierwszy mój gość, Dawid Mieczkowski. Oczywiście też muszę tutaj mu bardzo podziękować za ten start. Więc to chyba tyle, jeżeli chodzi o moich gości. Dotychczas mam jeszcze 3 podcasty z nowymi gośćmi zaplanowane. Natomiast teraz chciałbym powiedzieć od razu, żebyście dali mi sugestie, jakich gości byście chcieli zobaczyć. Oczywiście wszystko wezmę pod uwagę i w razie czego będę się kontaktował z tymi osobami. Oczywiście dajcie mi znać, jak wam się podobają dotychczas te podcasty, co o nich myślicie, jakie macie opinie. Wiem, że kwestia techniczna i mikrofonu się będzie zmieniać. Wiem, że niektórzy z was nie lubią tego dźwięku. Ja też będę nad tym pracować. I mam też komunikat, że już pomieszczenie studyjne się wynajęło. Teraz tylko kwestia wyposażenia go. Wyposażenie niestety kosztuje, dlatego muszę się dobrze zastanowić, jak to wszystko ugrać, ponieważ w tym momencie nie mogę sobie pozwolić na takie koszty, żeby całe studio wyposażyć.
Więc jeżeli oczywiście też rozważacie wsparcie tego podcastu, to jest link do Patrona. Jak najbardziej możecie wesprzeć ten podcast w ten czy w inny sposób. Jak najbardziej będzie mi bardzo miło, ale oczywiście wsparcie typu like, komentarz i samo wyświetlenie też w zupełności wystarczy. Więc to tyle. No mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu uda mi się coś tam już wykombinować z tym wyposażeniem. Aczkolwiek no jest to kwestia już bardziej droższa, bo nie chcę się wyposażać w tandetny sprzęt. To akurat jest mikrofon za 100, który mi służy akurat do tych podcastów online. Natomiast dalej już bym wolał troszeczkę lepiej to wszystko zorganizować. Poza tym kwestia też wystrojenia, bo wiadomo, jeżeli ma to być wideo też, no to musi to jakoś wyglądać. Ale to będę jeszcze tutaj kombinował. Więc w sumie to chyba tyle w tym małym, krótkim moim wywodzie. Mam sporo przemyśleń po rozmowie z każdą praktycznie osobą, zwłaszcza też z Szymonem, bo Szymon zazwyczaj tu wyzywa moje poglądy. Orestes z Everyday Hero podobnie, jednak Orestes po prostu w pewnym sensie umacnia mnie w pewnych moich przekonaniach czy przemyśleniach. Aczkolwiek no jeszcze nie jestem weganinem, ale jego argumentacja jest po prostu według mnie nie do zbicia, więc to jest, sądzę, może kwestia czasu, może nigdy nie zostanę weganinem, ale na pewno będę miał mniejsze, na pewno będę jadł mniej mięsa, a w momencie, kiedy się pojawi mięso laboratoryjne, to chyba się przerzucę w 100% na takie mięso. Na pewno będę chciał poruszyć kwestię myślistwa z pewną osobą, która się tym zajmuje i ma dobre spojrzenie na to, nie tylko bo myśliwstwo zawsze było i tyle, tylko naprawdę bardzo dobre argumenty i w pewnym momencie będę chciał zorganizować pewnego rodzaju debatę, dyskusję między dwoma osobami, ja będę tylko moderatorem, będę tylko zadawał pytania, nie będę brał udziału, ewentualnie wiadomo dopowiadał coś, czy bardziej jakby drapał dany temat, żeby go wyczerpać, ale to na przyszłość na pewno jak pojawi się pewne studio, nie wiem, dietetycy czy osoby z innymi poglądami jak najbardziej będą tam mile widziani. Więc w sumie to wszystko. Mam nadzieję, że podcasty się podobają i jeżeli macie sugestie czy jakieś przemyślenia, jak najbardziej podzielcie się ze mną w komentarzach. Będzie mi bardzo miło, ponieważ no, podcasty będą kontynuowane od przyszłego tygodnia. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.